Witam Was serdecznie. Kupa pracy za mną, dzbanek pełen kawy, taka kanka. I żarcie. Żarcie dzisiaj ekskluzywnie na stoliku normalnie. Tak. Kupiłem ten stolik, to jakaś suszarka jest na naczynia, co nie? Składana oficjalnie. Ale kupiłem to, gdy jechałem w Bieszczady, mówię, w namiocie, gdy sobie usiądę, będę mógł sobie postawić to i jeść. W sumie chyba raz z tego skorzystałem. Dzisiaj jak widzieliście dobroci, czyli pire z suszoną wołowiną, z ziarnami konopi, masełkiem i chrząszczami, świerszczami. Co ja z tymi chrząszczami mam? To chrupiące świerszcze, które smakują znakomicie, ale i jak wiadomo, mieszkam 70 km niecałe od Szczecina. Więc wszyscy i tak mnie od paprykarzy wyzywają. Jak paprykarz. To najlepszy w swoim wydaniu. Klasyczny, tradycyjny. Nie dam jakieś gówno z marketu. Jak widzieliście, nie wiem czy widzieliście, bo mało nagrywałem. Jak robiłem. Ukończyłem przeplatanie chaty Wikinga. Chaty, jest. Leśnego tipi. Wyciąłem już te odstające patyki w wejściu. Czas wziąć się, gdy zjem sobie, napiję się i odpocznę. To czas brać się za wejście. Jedną rzecz, której dzisiaj nie mam, jest to sznurek. Nie mam czym tego związać. No tam troszkę wiązania by się przydało, ale może mi się uda zrobić tak, żeby tego nie wiązać. Wyśmienite. Wyśmienite żarcie. Czego zapomniałem, to soli. Ale da się zjeść. Litr kawy. Starcie do końca dnia roboty. Chcę dzisiaj zrobić to wejście. Chyba, że naprawdę nie będę tego w stanie zrobić bez tego sznurka, to sobie odpuszczę, ale sobie nie odpuszczę, bo chcę to zrobić. Także będę kombinował w taki sposób, żeby to zrobić i nie martwić się sznurkiem. Gorszą rzeczą jest to, że... Nie ma nic gorszego. Nieważne. Ważne jest to, że pisaliście do mnie bardzo wiele komentarzy na temat właśnie, czym uszczelnić te tipi. Ktoś napisał oczywiście bardzo mądrze, to bardzo jest inteligentne i dobrze o tym wiem, że to glina. Przede wszystkim glina, myślę, że strasznie obciążyłaby tą konstrukcję. Nie wiadomo, czy by się to, gdy te kołeczki, by te gałęzie poschły, czy by się to wszystko nie zawaliło, nie popękało pod ciężarem tej gliny. Chociaż glina jakby się zlepiła, to by to wszystko trzymała w kupie. To też nie jest głupie, ale rymuje dziś. I co? No i... jednak no, rzecz polega na tym, ci co dużo oglądają w kanał mój to wiedzą, w mojej tutaj okolicy nie ma takiej gliny. Prawdopodobnie wiem gdzie jest, gdzieś tam kawał kilometrów stąd i wiem gdzie można by było ją pozyskać i mógłbym ją tutaj wozić tym moim wózeczkiem, tą przyczepką, szerszeniem, taką całą przyczepkę gdybym uciągnął, to by na kawałek tego tipi starczyło, więc myślę, że chyba to by było z 2-3 miesiące wożenia samej gliny i lepienia. To też nie jest głupi pomysł. Jednak no to trochę by z tym zeszło. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Tyle pomysłów, które ja miałem, okazują się, że no nie zdadzą rezultatu. Ziemia przeleci przez te patyki i wypłucze się ta ziemia, poza tym ziemia, gdy nasiąknie, też będzie przepuszczać wodę. Sama ściółka nie jest w stanie, te liście, to wszystko, gdybym pozbierał tutaj z ziemi i to obsypał, to też nie jest w stanie, no to na pewno osłoni od wiatru, to na pewno osłoni przed śniegiem, gdy spadnie, ale przed deszczem na pewno to nie osłoni.
No i jest najgorsza decyzja, jaką mogłem podjąć, już się domyślacie na pewno, jest to z powrotem założenie plandek. Ale spokojnie, mam na to fajny patent. Plandeki założę, obłożę dookoła, na zewnątrz, nie w środku, na zewnątrz. Obłożę te, przyczepię te plandeki. Na nie wzdłuż, co paręnaście centymetrów wzdłuż, w poprzek, dam kolejne gałęzie, aby docisnęły tą plandekę, ale te gałęzie, żeby zrobiły takie kaskady. I wtedy będę mógł to obsypać wszystko ściółką. I to będzie się trzymać, bo na tych patykach ta ściółka będzie się osadzać i będzie się wtedy trzymać i ona już nam nie zjedzie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że wtedy jakby będą plandeki. One będą wtedy niewidoczne. No tak, od środka ich nie będzie widać, bo jest plecionka. Od zewnątrz ich nie będzie widać, bo będzie ta ściółka. Także praktycznie one będą niewidoczne. Fakt, że będziemy to wiedzieć, że ona tam jest. Czyni to, że to lipa, co nie? Że to jest straszna lipa. Miałem ich nie używać, chciałem ich nie używać, chciałem to zrobić bardzo, jednak ten lasek, no mały lasek, jest tutaj bardzo mały wybór materiału, który mógłby posłużyć za uszczelnienie przeciw deszczu. A ktoś pisał, no możesz przychodzić tam, obsypać to ściółką, czy tam trawą i możesz tam tylko przychodzić wtedy, kiedy jest pogoda. No ale ja nie mogę przychodzić, kiedy jest pogoda, bo mogę przychodzić tylko w weekendy. A czasem w tej weekendy nie ma pogody, a ja chcę tam sobie siedzieć. I co? I co? I będzie mi tam ciap, ciap, ciap na matę, na podłogę, na ten piecyk, na jedzenie, na mnie, to wszystko będzie ciapać ta woda. Więc to słaby pomysł. No nie mam innego wyboru. Nie mam żadnego innego pomysłu. No nie wiem, ostatnio albo ja się wypalam z tymi pomysłami, albo naprawdę tych pomysłów jest niewystarczająco dużo. Podejrzewam, że chyba tak jest, że materiału nie mam takiego, żeby to zrobić. Już myślałem nawet, że wpadnę, jeszcze nie skosili tej kukurydzy, że wpadnę na pole, wykoszę kukurydzę i tą kukurydzą może jakoś to uszczelnię. Mówię, no to wtedy bym poprzeplatał tymi liśćmi, ale te liście uschną zaraz. To po pierwsze. Po drugie, nawet gdyby to płynęło, to i tak będzie to płynąć gdzieś tam do środka, gdzieś po tych patykach i dalej to będzie ciekło. Nie ma możliwości inaczej zrobienia tego, jak właśnie tylko zamontowanie tej plandeki. No, szkoda, bo naprawdę chciałem zrobić to pierwszą budowę, którą chciałem zrobić tak w idealnie naturalny sposób. Wiem, że są ludzie, którzy zrobili takie tipi i obsypali to wszystko ziemią, ściółką i tym wszystkim. Tam jest pół metra warstwy. Taka grubość tego jest. I faktycznie, ta woda, nie wiem, że chyba miesiąc non stop lało obfitym deszczem, a może coś by tam przeciekło, ale przy takiej ilości tego wszystkiego to nie przecieka podczas jakiegoś tam deszczu. Więc tak to wygląda. Ja nie mogę sobie pozwolić na taką grubość, bo to ta konstrukcja nie wytrzyma tego raczej. Poza tym ten lasek, tak jak mówię, jest mały i na zbieranie tyle ściółki będzie ciężko, żeby taką warstwę zrobić. Ale fajnie jest jesień, spadają liście, więc jest tego pełno. Cały las jest zasypany, więc wymiotę cały las z tych liści, z tych patyczków, tego wszystkiego po to, aby właśnie zrobić tą ładną osłonę z tej ściółki. Także nie będzie widać tej plandeki. Taki mam pomysł. Dzisiaj przechodzę tylko do zrobienia wejścia. Mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj zrobić. Mam fajny pomysł na to, mam fajny jakiś tam patent na to. No i wtedy w następnym odcinku trzeba przyjechać, zamontować te plandeki. Są tam kamienie, które przynosiłem na ognisko. Tych kamieni jest jeszcze cała kupa. I tymi kamieniami na dole jeszcze tą plandekę docisnę. Wywinę ją troszkę na ziemię i docisnę to kamieniami, aby tam się nam, nie wiem, coś nie...
nie nalało, nie jakieś se mysz se nie, mysz to i tak se wejdzie, będzie chciała. Tam mysz to jest nic. Więc taki pomysł na dzisiaj, nic innego niestety nie wymyślę. Chyba, że jeszcze do następnego tygodnia, zanim przyjadę i zanim coś zbuduję, ktoś z Was podsunie mega pomysł lub gdzieś znajdę, poczytam, poszukam, no bo praktycznie nie korzystam z żadnej wiedzy dodatkowej. Przeważnie robię to, co mi do głowy przyjdzie. A tutaj nic mi nie przychodzi, co nie? Chyba, że coś znajdę, to wtedy jeszcze zmienię koncepcję. Jak na razie koncepcja jest taka, że chyba w ruch pójdą plandeki. No nic, dam sobie godzinę relaksu, najem się, odpocznę, posiedzę przy ognisku jak człowiek, bo zawsze tylko robię, a tak naprawdę mało odpoczywam. Tutaj niby fajnie w lesie, odpoczynek, relaks, a tak naprawdę to ja wpadam tutaj jak do roboty. Cały czas zapieprzam, mała, krótka przerwa i dalej robię, a nic sobie chcę posiedzieć. Nie spieszy mi się nigdzie. Dzień długi, godzina już jest. Godzina jest dopiero 10 w sumie. To nie jest tak wcale źle. Jestem tu już od godziny 7:30. Musiałem przywieźć gałęzie. Z szerszeniem się wypieprzyłem. Wywrócił mi się. Uderzył, spadł mi na nogę, przygniótł mnie i tak dalej, i tak dalej. Ale było warto, bo woziłem dużo materiału, który starczył na przeplecenie całego tipi. Ja się biorę za robotę. Nie, ja się biorę za odpoczynek. A Wy zobaczycie, jak się wezmę za robotę. No dobra, na razie. Do później. Dużo nie zostało. Jeszcze tutaj i tutaj i praktycznie to będzie wejście. Oczywiście będą musiały być do tego jakieś drzwi. Drzwi, które będą się tu otwierały. Na tą stronę jeszcze nie wiem. Dużo przeplatania tej drobnicy. Chciałem takimi drobnymi to porobić, żeby było to gęstsze. No i jakoś na to wychodzi, nie powiem, że nie. Jak to wejście, oczywiście to wszystko później od środka będzie poucinane, żeby właśnie nie haczyło, żeby sobie oka nie wybić. Ale tak. Ojej. Ale o, wejście. A, nie zapytałem kieszeni. Ale wejście już jest. No i w środku jest fajnie, jest dużo miejsca. Nie będę Wam dzisiaj pokazywał środka, ponieważ chciałem go pokazać, gdy już będzie zasłonięty tymi plandekami. Zapali się w środku lampę i będziemy widzieć dopiero, jaki efekt tego jest, co nie? Więc na razie niech to będzie tajemnicą, ale
tipi miało być okrągłe, a wyszły jakieś mi proste kąty. Pierwsza ściana idzie prosto, druga idzie duża prosto, czyli druga, tu idzie trzecia, a tu idzie czwarta. Zrobił się czworokąt z tego, tutaj do wejścia. No tak śmiesznie to wyszło, jednak jest dużo miejsca w środku. Tu jest jedna osoba na spokojnie, plus plecak, z tyłu drewno do kominka, a tutaj śmiało dwie osoby plus plecak. Także trzy osoby śmiało mogą sobie tutaj spać. Fajnie to wygląda. Fajnie to wyszło. Jeszcze trzeba komin tylko wypionować. No ale to jak już założy się plandeki. Jak założy się plandeki i jak te plandeki już będą obsypane, jak to wszystko już będzie zrobione. Zrobi się pierwszą próbę ognia, zobaczymy. Ten komin był na zewnątrz chaty Wikinga, więc nawet jeżeli on coś tam się dymił czy coś, to no, tego w środku nikt nie odczuwał. Tutaj komin jest wewnątrz, co daje ten plus, że będzie dużo cieplej od tej rury kominowej, a ona się nagrzewa, więc będzie ciepło. Pomimo tego, no, komin jest taki, a dziura wkoło komina jest taka. Tam wiadomo, że będzie sypał śnieg, tam wiadomo, że będzie padał deszcz, ale jest to wywietrznik tej temperatury, która też będzie uciekać, ale jest to wywietrznik właśnie ewentualnego jakiegoś dymu czy coś, żeby sobie tam wychodziło. Ale wkoło piecyka, wkoło kominka będzie ciepło. Taką mam przynajmniej nadzieję. Tak mam nadzieję, że tak to będzie działać. Indianie też mieli otwarte tipi i palili ognisko w środku, co nie? Więc ten deszcz czy tam coś, to myślę, że nie będzie straszny. Jeżeli będzie kapał, to tylko w okolice pieca naszego. No nic. Narobiłem się dzisiaj trochę. Ściany podokańczałem. Kawałek wejścia wyplotłem. Tutaj została, tylko aby miał materiał, to zostało jeszcze z pół godzinki. I myślę, że to będzie zrobione. Obłożenie tego plandekami. Przywiązanie tych gałęzi na kaskady. I obsypanie ściółką. Myślę, że to jest wszystko do zrobienia w jednym odcinku. Zwijam się. Kupa pracy przede mną jeszcze, bo muszę to wszystko posprzątać, pozwijać, poskładać, powynosić do szerszenia i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze dzisiaj dużo mnie tutaj czeka, więc tak szybko stąd nie pojadę, ale z wami już się żegnam. Jeżeli coś ciekawego, to jeszcze dogram. Raczej chyba nic. Widzimy się za tydzień, kończąc chatę Leśne Tipi. Mam nadzieję, że wam się to spodoba i że ja też będę zadowolony. To przede wszystkim mi ma się podobać, nie wam. Wy to tam sobie możecie myśleć, co chcecie. Tyle waszego. Ale myślę właśnie o tym, że jeżeli chcielibyście zobaczyć, co ciekawego jeszcze się dzieje u mnie na przykład w kolejnym dniu, bo weekend ma dwa dni, jakby ktoś nie wiedział, to zapraszam na kanał Welcome to Discoveries, gdzie będę chodził jutro z wykrywaczem. Jutro jadę do fajnego lasu bukowego, w którym będę robił poszukiwania, ale oczywiście Dominika lezie ze mną, więc zabiorę ją jeszcze na pola, bo ona na polach lubi chodzić. Pochwalę się nową rzeczą, którą dostałem od przyjaciela sapera, która będzie pomocna, bardzo pomocna w poszukiwaniach. To też możecie wejść, zobaczyć, co tam ciekawego u mnie się wydarzy i co ciekawego znajdę w tym lesie, na tych polach. Zobaczymy. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.